W niedzielę mieszkańcy Stalowej Woli kolejny dzień świętowali 130. rocznicę powstania rozwadowskiej kolei. O godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona została msza święta. Później pod pomnikiem kolejarzy złożono kwiaty. Stoimy przed pomnikiem, którego nie będziemy zmieniać. 30 lat temu budowany. W 1987 roku. To był jeszcze wtedy PRL. I proszę Państwa, jacy byli nasi kolejarze, nie napisali na tym pomniku jakiś nierealnych sloganów, jakie pisano właśnie na pomnikach PRL-owskich. To była wielka mądrość tamtych kolejarzy, których przedstawicielem jest tutaj pan naczelnik stacji, pan Eugeniusz Sokalski, których przedstawicielem są kolejarze, którzy są tu między nami, maszyniści i wszystkich zawodów. Co napisali jeszcze w PRL-u 30 lat temu? 1887 PKP 1987. 100 lat węzła kolejowego rozwadu. Tablica upamiętniająca patriotyzm. Patriotyzm. Czas walki i ofiarną pracę rozwadowskich kolejarzy na przestrzeni stuletniej historii rozwadowskiego węzła. Tablicę odsłonięto w Stalowej Woli Rozwadowie dnia 9 września 1987 roku, jakoż że wtedy obchodzono właśnie Dzień Kolejarza 9 września. Proszę Państwa, to są piękne słowa, a sam pomnik koła. Według mnie to jest symbol niesamowicie ciężkiej pracy. I organizatorów, i oczywiście kolejarzy, i mieszkańców Stalowej Woli Rozwadów. Tutaj
Parę słów było mówione na temat historii. 130 lat to jest jednak długi okres czasu. Kolej w Polsce była budowana za okresu zaborów. I te 130 lat to też było wtedy decyzją austriacką. Wybudowana ta linia, która była od Dębicy do Nadbrzeża z odgałęzieniem do Rozwadowa. I to był 1884 rok, kiedy te decyzje zapadły. W sumie jesteśmy bardzo dumni z tego, jako kolejarze, że tak szybko ta linia została wybudowana, bo praktycznie dwa lata to już był wjazd pierwszego roboczego pociągu do Rozwadowa w 1886 roku, a w 1887 roku linia została oddana do eksploatacji. W 2000 roku do Rozwadowa wjechał pierwszy pociąg od Przeworska, natomiast w 2014 roku od Lublina, kiedy to stacja Stalowa Wola Rozwadów stała się węzłem kolejowym z tego względu, że z trzech stron wjeżdżały tu pociągi. Biorąc pod uwagę ten okres czasu, różne były historie i losy naszego węzła. Mówię z całą odpowiedzialnością naszego węzła, dlatego że też również tutaj pracowali. Obecnie staramy się przynajmniej to robić i rozwijać kolej. Między innymi pamiętamy również i o węźle Rozwadów, ze względu na to, że jest realizowana inwestycja z programu operacyjnego Polska Wschodnia, Lublin Stalowa Wola Rozwadów, z elektryfikacją tej linii, co pozwoli nam połączyć praktycznie projektami tymi, które są realizowane od Białegostoku do Rzeszowa. Będziemy mogli jeździć magistralą wschodnią, bo tak to nazwaliśmy docelowo realizację tych projektów. Projektem kolejnym, który będzie tutaj w tym terenie realizowany, to jest projekt linii Sobów Rozwadów od Sobowa do Stalowej Woli Rozwadów do węzła, linia 25 od Sandomierza do Padwi i linia 84 od Sandomierza do Grębowa, co pozwoli nam również podnieść bezpieczeństwo na tych liniach, podnieść prędkość i będziemy realizowali na pewno na bardziej nowoczesnej infrastrukturze ruch pasażerski i towarowy. Poza tym, no, nie chciałbym tutaj zanudzać i mówić o szczegółach tej inwestycji. Inwestycja jest prowadzona w tej chwili tu na węźle i mamy zamiar zakończyć ją do końca roku 2018. Całość tego odcinka powinna być zakończona i wtedy od Lublina do Stalowej Woli Rozwadów wjedzie również pociąg elektryczny. Czyli w każdą stronę będziemy mieli zelektryfikowany węzeł i w każdą stronę będziemy mogli jeździć elektryczną trakcją. Ja jeszcze raz życzę wszystkim kolejarzom i przyjaciołom kolei wszystkiego najlepszego, w związku z tym, że ten okres czasu to jest również okres Dnia Kolejarza, którego obchodziliśmy w dniu wczorajszym. I z tego powodu również chciałbym wszystkim kolejarzom i nie kolejarzom, którzy są związani z węzłem, bądź były emerytom kolejowym naszym, złożyć serdeczne życzenia. Odbył się również pokaz tresury psów służbowych z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu. Uruchomienie w połowie do dowolnej pozycji. Przewodnicy, 5 kroków na postmarsz. Zostań. Uruchomienie psa w połowie do dowolnej pozycji. Zostań. Paruj. 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 Paru
Zaks, waruj. Zaks, hej! Waruj. 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 Czy do pozycji siadł? Siadł. Tu nie ruszaj się. Noga, 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 noga. Nogi ręce szeroko. Odrzuć pałkę. Gotowy do przeszukania. Ostrzegam, że w razie ucieczki pies zostanie użyty bez ostrzeżenia. To lepszy jest. Ty ruszaj się! Po mnie się, twarzą do mnie. Ręce i nogi szeroko. Mięso obszukany. Do obszukania. Puść! Dobry pies. Uważaj na gościa. Uważaj na niego. Tak, dobry pies. Uważaj na niego. Nogi, ręce szeroko. Gotowy do przeszukania. Uważaj. Uważaj. Tutaj. Uważaj.
Miluj gościa! Mieszkańcy mogli też zwiedzić stałą wystawę w Muzeum Regionalnym Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. W muzeum również miało miejsce spotkanie z dr Grażyną Stojak, autorką albumu Stacja Kolejowa Rozwadów, Akta Galicyjskie CK Ministerstwa Kolei Żelaznych. Albumy też rozdawano w prezencie mieszkańcom.